Hold up. Witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnej środowej aktualizacji, a to kolejna aktualizacja z nowymi koni. W dzisiejszym tygodniu zostały dodane konie, które nie są w realnym życiu. Jest to rasa stworzona oryginalnie przez Ter Stable, jest bardzo, ale to bardzo wyjątkowa. Mam do pozdrowienia parę osób, tutaj proszę bardzo. Alessa, Myram, Avis i Aida. Więc pozdrawiam Was dziewczyny serdecznie. A my zmierzamy do Porto Pinta, ponieważ tam właśnie te konie się znajdują. I co jest mega, mega, mega super moim zdaniem. Mamy, uwaga, uwaga, werble. Za tydzień konkurs skokowy Grand Prix. A więc ja osobiście nie mogę się doczekać, ponieważ skoki przez przeszkody, no to jest chyba moja ulubiona dyscyplina i naprawdę zapowiada się świetnie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany skokami, to na pewno przyszłą aktualizacją się ucieszy. Nie wiem do końca, na czym ona będzie polegać, ale no nieważne. Tak myślałam, że ten będzie akurat tutaj i wygląda uroczo. Jest maluszku, takie śmieszne, mają mega uszka, ale są bardzo fajnie dopracowane. Podobno umieją się kłaść. Ojejku, ziemanko. Ziemanko. Takie mordki fajne mają. Czy on ma czerwone oczy? Tak, on ma czerwone oczy. Aha, no dobra. Jest taki na spoilerach, więc troszeczkę już się znudził, mi głównie, bo on akurat był na spoilerach. Ale kolejne maści są Valedale. Kurde, ale dzisiaj wymogła jest. Wiem, co mówi, tak pisać. Mamy tam także zmienione troszeczkę te jakby, no, boksy i wygląda to podobnie jak teraz w targu koni, ponieważ no, tam się zbierają coraz większe i częstsze rasy, w sensie mniejsza. Po prostu jest tam coraz więcej koni do kupienia i no, potrzebujemy więcej miejsca, bo już były te konie powywalone poza boksy. No i wygląda to w ten sposób. I nie wygląda to najgorzej. Bałam się, że domek Avalona gdzieś wywalą, ale no dobra. I to jest ten misiek, który podoba mi się chyba najbardziej. Izabelowaty naprawdę jest piękny. Ma bardzo ładnie tutaj zrobiony pysk, żyłki i chrapusie ma piękną. Ma też takie jabłuszka troszeczkę i zielone oczka, co jest naprawdę, naprawdę, naprawdę urocze. Okej, mamy także takiego i ten konik też się wielu osobom podobał, także ma zielone oczka, to też spoczko jest. I mamy jeszcze takiego jabłuszko jabłkowitego z niebieską grzywą. Ten naprawdę jest także oryginalny. I czy mamy czegoś, kogoś jeszcze? Chyba nie. No więc tak. Myślałam, że będą mniejsze. Są dosyć spore. Ale tak. Więc chyba bez przedłużania kupimy sobie już go. Jejku. Dobra, ten izabelowaty zdecydowanie najbardziej mi się podoba. Mamy także jeszcze gniadoszka, ale to będzie chyba w dalszych partiach, ale ten jest chyba moim faworytem. Są dosyć drogie jak na konie, ponieważ najwięcej chyba koń kosztował. O, zobaczcie, toleruje zimno, no spoko. Kosztował 950, a ten kosztuje aż 975. Zostanie mi 8001 Starcoins, no ale dobra. Kupimy sobie, ja wybiorę imię i zaraz do Was wracam. Myślę, że taki Daisy Cup to naprawdę fajnie brzmi. Wymyślałam sobie, że będzie to klaczka, a ja zawsze wybieram pierwsze imię lub drugie właśnie z imienia i tak je po prostu nazywam. Tak jak z Marwari było Cherry Chunk, no i to jest Cherry. No i to będzie Daisy. Bardzo ładna klaczka. Bardzo mi się podoba, wygląda mega uroczo i oczywiście zaraz sobie ją przetestujemy. Zobaczymy chody, jakie ma fryzurki, ponieważ tylko nie mają aż 3 dodatkowe fryzury, a to naprawdę bardzo dużo jak na Star Stable. No i co? Kupiona. Zobaczymy jeszcze sobie powodzenia z moim koniem i śmieszny tester, koniec zaraz zostały śmieszny. Tutaj mamy tinkerki. A tutaj mamy halfingerki, dobrze, czyli tak to wygląda. Mam jeszcze wolne miejsce tutaj i jak się ściśnie, może to jeszcze tutaj. Tak, już ustawiam na kolejne konie, no ale mniejsza, bierzemy podwózkę i widzimy się już w stajni. Co do tych koni, mimo że są koniami dzikimi,
końmi dzikimi jorweckimi. Jorweckimi, Kinga, co ty masz z tym chce? To nie zmieniają swoich barw. I mamy tutaj. Dobra, weźmiemy sobie za ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, maluszku. No już nie taki maluszku. Ojejku. Jest dosyć potężny ten konik. Pokaż tu. Ziemanku, takie ziemanku, ojejku. Dobra, ja się generalnie teraz troszeczkę jaram i tak troszeczkę fest. No więc tak. Bierzemy sobie rzeczy. Takie uszka mają śmieszne. Halo. Dobra. Okej. Okay. Weźmiemy sobie, może od razu, dzikiego konia. Ojejku, ale fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, pokaż się. Okej. Okay. Ale śmieszny stępik. Wiecie, co mi przypomina ten stęp? Tak bardzo, ale to bardzo mi przypomina stęp kucyków. Ale tak bardziej taki, bardziej jakby się chwiał ten konik. Wygląda? No dobra, mniejsza, wychodzimy. Taki luźny bardzo, ale no... Najlepszy to on może nie jest, ale wygląda całkiem okej. Okay. Dobra, dalej. Kus, nie gal. Ale śmieszny, taki podskakujący. Hop, hop, hop. Dobra, czekajcie, wejdziemy sobie może na padok. Szybciej. Dobra, to ruszymy. Okej, okay, galop ma bardzo ładny. Nie jest jeszcze, dobra. I takie hop, hop, hop i to tyle w sumie. Dobra, galopik. Albo włączymy sobie F1. Mamy tutaj taki galop, bardzo luźny troszeczkę. Fajnie tak podskakuje zadkiem. No generalnie, całkiem spoko ten konik chodzi. Bardzo ładnie tutaj mam grzywkę teraz ułożoną. Dobra, dalej. Hop, szybciej. A! Okej. Okay. Bardzo podobne. Bardzo podobne, więc tutaj w ogóle słoko ma tą pręgę. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Też śmiesznie dosyć. Tak śmiesznie, dobra, skoczek. A, nie, nie, nie. Moje kino jak zwykle wszystko zepsułem. Ale widzę, że ma całkiem skok podobny do Marwarii i Anglików. Tutaj się troszeczkę najeżdżają na siebie te kopyta. Ale tak tu jest. No całkiem nieźle. Pokaż się jeszcze jak upadasz. I no, nie wygląda to źle. Bez kitu. Jest całkiem spoko. Dobra. To tak. To już mamy wszystko. Szybkie zatrzymanie. Ojejku. Śmieszne strasznie. Jeszcze raz. Hop, hop, hop. Ojejku. Urocze, naprawdę. Dobra, cofanko. Od razu sobie sprawdzimy. Patrzy się w tył. Też taki bardzo chwiejący się. Chwiejący. Dobra. Jeszcze dębowanko. Ojejku, jak śmiesznie. Troszeczkę taki półnoszwet. Troszeczkę marwari, coś w tym stylu. Śmiesznie to wygląda. Fajnie mają kopytka zrobione. Takie cieniowane. Tutaj się drapanko. Dobra, okej. Okay. Mamy jeszcze skręcanie. Takie o. Cykłe. Dobra, dalej. Możemy chyba zrobić takie coś? Nie, czekajcie. Zastępać. Co? Ojejku! Ale śmieszne! To wygląda jak ten. Można robić taki piruet, nie? Tak to się chyba nazywa w ujeżdżeniu. Ale śmieszne! Ale śmieszne! Ojejku! Ej, naprawdę! Dobra, stój. Naprawdę, mega, mega śmieszne. Dobra, jeszcze się położymy, czekajcie. Pójdziemy sobie gdzieś, gdzie będzie ładne miejsce na położenie. Może na trawkę. Tam będzie idealne miejsce. Akurat mam jasnego konia, więc no całkiem spoko to sobie, bo nie jest najgorzej. Dobra. I czekajcie, równy teren. Dobra, może być tu. Pod drzewkiem będziemy sobie leżeć. Jakaś pani na nas będzie patrzeć, ale będziemy sobie leżeć. Dobrze. A więc koniku, kładź. O, nie w tą stronę trochę. Ale jaki fajny. Ale słodziak. Ej, słodki mega jest. No i jak wstaniesz? Cały czas, a, dobra. O, tak też fajne mega zdjęcia.
A nie, czekaj, połóż się, jeszcze raz. No, czy ja sobie tak po prostu leżę? A wstawanką? Ja powiem wam, że to nie jest zrobione źle, naprawdę całkiem realistycznie, więc no esso. Całkiem spoko, tak fajnie, bo on ha sobie. Dobra, połóżmy się jeszcze z postacią, jak to wygląda. Szkoda, że ta postać nie głaska teraz tego konia. Ej, mega śmiesznie to wygląda. No dobra. O, słodko. Ciewni. 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 Ale śmiesznie te kłaczki tutaj takie odgrzyły. Ojejku. Ciewni, koniu. Ciewni. Ciewni. Dobra. Niczym westernowy koń, ale naprawdę mega, mega uroczo. Takie hop. Dobra. Wyłączamy F1. Wyłączamy F1. I zakładamy sobie sprzęcior. Wygląda dosyć spory ten sprzęt. Ale ja bym wzięła. Aha, nie mam tego głowy. Powiki można? Nie można. Okej. Okay. Takie strasznie rozciągnięte są te tekstury. Ale raczej nic się nie baguje. No oprócz wody w grzywie, no to to, ale to już chyba standard. Ej, bardzo fajnie ta postać pracuje tutaj, zobaczcie. Ej, galb niezły. Ej, naprawdę, zobaczcie jak fajnie tutaj ta postać biodrami, tak symulowanie. Ale naprawdę, fajnie to wygląda. Dobra, tutaj tak normalnie. Tutaj troszeczkę wkładamy ręce do grzywy, ale mniejsza. Też tak bardzo ten, ruszamy się w tym siodle. I nie wygląda to najgorzej. Dobra, szybkie zatrzymanie. I dobra. Chciałabym jeszcze zobaczyć, jak wygląda to. Aha, czyli tak normalnie, jakbyśmy sobie siedzieli. I to może zastąpić nam dębowanie. Ej, pięknie to wygląda. Ej, ja się jaram tym krokiem, naprawdę. Wygląda to świetnie. Dobra, a kłos jak się zgrywasz? Troszeczkę mogłabyś szybciej, ale jest good. No dobra, a więc tam był fryzjer przy okazji, no ale co, pojedziemy sobie do farmy Steve'a, bo gdzie indziej. I sprawdzimy sobie fryzurki, bo jest co oglądać, naprawdę. Moim zdaniem jest mega, mega, mega uroczy. Możecie napisać, który wam się najbardziej podoba. A czemu wyszliśmy tak daleko w podwózce? No dobra. Widzę, że tu naprawdę jest różnie, różnie. Ludzie kupują różne. Ojejku, to jest ten fajny, taki fajny z tym ogonem. To był tamten. Okej, okay, włączymy sobie inwentarz i zobaczmy. Na początku w tych podstawowych. Wygląda troszeczkę jak Tinker. W koreczkach nie wygląda najgorzej, więc nie jest źle. No i teraz tak. Troszeczkę jak Magik, a tutaj? Ojejku, jaki lew! Ale lew! A pokażcie ogonki, jak wyglądają ogonki. Ogonki! Aha, czyli ogonki się po prostu... to jest taki. Czyli. No nie wiem, śmiesznie strasznie to wygląda. Ale to kochani, chyba już tyle w dzisiejszej aktualizacji. Galb mi się naprawdę podoba, jak ta postać pracuje. Bo rzeczywiście wygląda, że rzeczywiście ta postać troszeczkę tymi biodrami pracuje. Więc nie jest najgorzej. No i jak w każdym odcinku praktycznie z kupowania konia zakończymy sobie tutaj na przykład teraz na rozwalonej ścianie. No więc tak, chyba to tyle. Tutaj jeszcze Monika, tak, Monika do mnie przyszła, a więc ja już kończę. Magiczne konie akurat zostają tutaj koni ziemią. Dobra, to jest mega urocze, ale ja już kończę, więc... Chcę wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole. Koniecznie napiszcie, która wam się właśnie najbardziej podoba, a może wolicie którąś, która jeszcze nie było, która dopiero będzie. No więc tak, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia, do następnego, cześć!